Zdarza ci się wchodzić na popularny portal informacyjny onet.pl? Mnie? Mnie się to zdarza. Ale zdarza się też wielu innym osobom. Niektórzy z nich popełniają pomyłki. Na przykład literka A i E są dość blisko siebie na klawiaturze, skutkiem czego wpisują onat.pl. Lądują wtedy na AliExpress. AliExpress? AliExpress? Co chodzi z AliExpress? Dlaczego akurat AliExpress? Kiedy przyjrzysz się dokładnie adresowi URL, który znajduje się w przeglądarce internetowej, odkryjesz, że nie jest to proste wejście na AliExpress, to jest wejście z linkiem polecającym, reflinkiem, czyli linkiem systemu afiliacyjnego. Polega to na tym, że AliExpress już zapisuje sobie informacje, skąd pochodził dany ruch, od jakiego polecającego, więc mimo że teraz zamkniesz stronę AliExpress, no bo w końcu chciałeś wejść na Onet, a nie na chińskie zakupy, to kiedy na przykład za 3 tygodnie zapragniesz chińskiego tostera i zamówisz go sobie przez właśnie AliExpress, to zgadnij, kto będzie miał naliczoną prowizję z tytułu przekierowania cię na tą stronę. Tego typu praktyka nazywa się typosquatting, od typing, czyli pisanie na klawiaturze, i squatting, czyli zamieszkiwanie pustostanów. Polega to na tym, że ktoś rejestruje nazwę podobną do nazwy domenowej popularnej jakiejś marki, z nadzieją, że ludzie właśnie będą dokonywać takich pomyłek w czasie pisania na klawiaturze i w ten sposób pozyskają dużo ruchu. Ten ruch można wykorzystać na wiele różnych sposobów, między innymi przekierować go do konkurencji, wyświetlać reklamy, właśnie przekierować z linkiem afiliacyjnym, a także na mniej legalne sposoby, jak na przykład wyłudzanie danych do logowania. To zjawisko było przedmiotem badań na Harvardzie. Tyler Moore i Benjamin Edelman zajmowali się typosquattingiem. Wytypowali ponad 3000 domen .com, tych najbardziej popularnych według rankingu Alexa, i znaleźli dla nich, teraz uważaj, ponad 920 tysięcy typosquatterskich domen. Strasznie dużo, prawda? Więc jest to zjawisko powszechne. Czy czujesz się już w pełni przekonany, że chcesz dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń dla Twojej marki i dla Twojej domeny czyhających w sieci? Jeśli tak, zapraszam Cię do naszego bloga. Z lektury artykułu, który tam przygotowaliśmy, dowiesz się, jakie są to zagrożenia i jak możesz im przeciwdziałać. Link znajdziesz nad bądź pod tym materiałem, w zależności od tego, gdzie oglądasz to wideo. Jeśli natomiast chciałbyś po prostu porozmawiać na temat wyboru najlepszej nazwy domenowej i metod ochrony przed tymi różnymi zagrożeniami, możesz również śmiało pisać do nas na czacie, na stronie internetowej, albo zagaić nas na Facebooku, albo po prostu do nas zadzwonić. Jesteśmy tu po to, żeby Ci doradzić i ułatwić Ci funkcjonowanie w sieci. Do zobaczenia.